Siemanko, pokażę ten sposób na przeniesienie torby z tego trybu reżyserskiego. Sorry, że filmik będzie praktycznie cały na przyspieszeniu, ale no wtedy zająłby tu mi chyba ze 20 minut. Tu już ja akurat to pokazuję na damskiej postaci, ale możecie równie dobrze tak samo zrobić na męskiej, tylko tak, tu potrzebujemy spadochron, plecak na spadochron, czarny, zwykły czarny plecak bojowy i barwy Izraela. Teraz babką zakładamy zwykły pierwszy strój standardowy. Ma ona kolczyki, przez interakcję jej ściągamy. Zakładamy ten czarny plecak, włączamy go i strój zapisujemy jako własny. Teraz wchodzimy w interakcję, zmieniamy na barwy Izraela. Odpalamy z mapy próbę, nie próbę czasową, tylko skok spadochronowy i tutaj nie skaczemy z tego helikoptera. Tu tylko odpalamy lobby, zatwierdzamy ustawienia, klikamy graj, także w pojedynkę, tu jesteśmy, stąd opuszczamy, nie rozpoczynamy wcale tego, nie skaczemy z tej heliki. Jesteśmy bez spadochronu. Teraz bierzemy coś, co lata. No, no nie polecam buzarda z Securo Surf, bo on się rozczaskał ziemię, będzie gonić was policja, to nie o to chodzi. Tylko teraz robimy taki myk, jakbyśmy chcieli przenieść tą torbę. Czyli skaczemy z tym strojem, otwieramy spadochron i na jedno kliknięcie szykujemy sobie ten strój z zapisanym czarnym plecakiem. Jak nasza postać podniesie rękę, żeby zdjąć spadochron, my zakładamy ten zapisany strój z czarnym plecakiem. Jak było widać, był czarny, zamknąłem interakcję, zmienił mi się na Izrael. Wtedy bierzemy pojazd jakiś lądowy, wjeżdżamy w kółkę koło próby czasowej, rozpoczynamy ją i idziemy na fabułę. Niektórzy wjadą w kółko próby czasowej i jej nie rozpoczną. No i tutaj już idziemy na tryb fabularny. Zaznaczonych aktorów, no to chyba wiadomo, że musicie mieć zaznaczonego ptaka i postać waszą online. Kopiujecie te ptaki. Tam, no mówię, sorry, że na przyspieszeniu. No ale wiadomo, chyba jak się przenosi torbę ze stroju na strój. No skaczecie ze spadochronu, wyląduje wasza postać, podniesie prawą rękę, żeby zdjąć ten spadochron, zakładacie ten strój, na który chcecie przenieść tą torbę. Tak samo jest, tu właśnie pokazałem, z tymi spadochronami. Dlatego polecam oglądać uważnie. Dobra, tu jak już się nasza postać, te ptaki nakopiowały, nasza postać przeszła na... tu za te ogrodzenie, na te snopki możemy usunąć sobie tego ptaka, ale tu pokażę taki myk, żeby zmieniać we wszystkich aktorach. Wchodzimy, plażowe boki, promenada, zmieniamy, ale zjadę na przykład niżej na te deptaku czy muskle sans, już jest jakaś repeta gruba. Wracamy na zwierzęta, zaznaczamy z powrotem ptaka. Idziemy na zaznaczonych aktorów i też kopiujemy ptaka, ale tutaj są raptem 3-4 kliknięcia i nasza postać znowu będzie na tym snopku siana. I teraz jak usuniemy już tego ptaka, to już będziemy mogli szukać stroi na wszystkich aktorach, jakie tam są w tym trybie reżyserskim. Aktorzy, plażowe omibołki, promenada zmienia się, muskle coś tam zmienia się, czyli zróbcie też taki manewr. No i teraz szukamy stroju z maską świąteczną. Ja tu pokażę 4 najlepsze maski, bo jeżeli oprócz torby możecie sobie zaznaczyć różne inne kolory joggerów i później wrócić do fabuły, to te maski 4, które wam pokażę, zostają. Czyli to będzie ten dziadek, ten skrzat taki. Ja tu mam skarpetę i skarpetę będę używał. Czyli tak.
pokażę, a zacznę te maski, o których mówiłem. A, i co najlepsze, teraz taki myk. Jak znajdziecie maskę świąteczną, idziecie na postacie fabularne. Tam jest taki typek, brat. Na niego tylko najeżdżacie, zaznaczacie sobie dopiero ten strój z tą odpowiednią maską, bo ten brat pozwala, usuwa te wszystkie pierdoły, komponenty, które są głównie na czarnej liście. I tu jest ta maska, o której wspominałem. Ten dzianek zostaje, ten ciastek zostaje, ta skarpeta, którą ja używam, też zostaje. No i pingwin, który tu za chwilę mi się też trafi. No chyba jak pingwin wygląda, to wszyscy wiedzą. No ale wtedy można mrozić maskę i to się robi w ten sposób, że wchodzimy w zaznaczonych aktorów, przechodzimy na aktorzy, plażowe obie boki i klikamy X lub kwadrat, zależy która platforma. Na promenadzie lub tak jak w moim, ja tu klikam te muskle sand. I to trzeba robić w miarę szybko. I wracamy. Zaznaczenie aktorzy, wstecz, aktorzy, plażowe obie boki i promenada albo muskle sand, zmieniacie strój. Tylko to już trzeba robić już w miarę szybko. Tak jak to pokazuje zaznaczenie aktorzy. O, tu jest pingwin, o którym mówiłem. No i tak robicie to w kółko. Zaznaczenie aktorzy, przechodzicie na aktorów, plażowe obie boki, promenada i tam X czy kwadrat. No to też są te filmiki, jak tam mrozić tą maskę. Wszystko to starocie. Ja tu tylko pokazuję inną metodę zdobycia tej torby, która jak dla mnie działa na obydwóch postaciach akurat. Że jak znajdziecie już sobie te stroje z tymi torbami wszystkimi, a polecam też, bo one później jak wrócicie do online'a, do fabuły, do online'a, wrócicie na sesję, te zwykłe właśnie tu wszystkie inne kolorowe torby, one wam poznikają, ale jeżeli znajdziecie torbę, tą zieloną z tego pierwszego prologu, ona wam zostaje i ją też później możecie metodą zabijania ptaka sobie przenieść na sesję online. A tu jest ten brat, o tu pokazuję jeszcze raz tego brada. Jeżeli właśnie mrozicie maskę i zamrozi wam się razem z maską świąteczną, zamrozi wam się spadochron, idziecie na te postaci fabularne, klikacie tego brada, dajecie ten X lub kwadrat, on się zmieni do zwykłego, randomowego stroju. Usunie wam ten spadochron, inne zamrożone, niepotrzebne rzeczy, a maska świąteczna wam zostanie. To jest taka podpowiedź właśnie, bo też czytałem tam komentarz wczoraj, że ktoś jak zamroził maskę, to już mu się żadna torba nie pokazywała, no bo najwyraźniej razem z maską świąteczną zamroził mu się spadochron. Wtedy właśnie idziecie na tego postać fabularną, tego brada, klikacie tam, żeby zmienić ten strój, ten X-em czy kwadratem, on odmrozi wam to wszystko, a maska świąteczna nadal zostanie zamrożona. I teraz jak już znajdziecie sobie tą odpowiednią torbę, bo ja to akurat robię typowo pod torbę, chociaż dla niektórych inne stare metody też działają, to po prostu no wy wchodzicie w tych zaznaczonych aktorów, wybieracie sobie ten strój z torbą, tylko on też nie może być kurwa cały niewidzialny, bo to może wtedy być wina stroju, że wam nie przejdzie, a nie torby. Ale tutaj ja tak zaznaczonych mam kilka. Tu jest ta zielona z napadu, o której mówiłem. Ją później możecie przez metodę zabijania ptaka przenieść. A ja tu sobie wybieram tą białą Louis Vuitton. I tutaj też nie śpieszcie się. Wybierzcie sobie. A i możecie też tym bradem sprawdzić, czy ona wam nie znika z tego stroju. Także nie znika, powinno zadziałać na 100%. I tutaj właśnie przejdziecie do reżyserskiego. Poczekajcie sobie tu z minimum z 30 sekund w tym trybie reżyserskim. Po tych 30 sekundach, to jest takie minimum moje, przejdźcie na tryb fabularny i tam też poczekajcie z 1,5 minuty. Opsy kiedyś w starych filmikach mówił, że nawet czekał po 2 minuty.
i nie miał żadnych problemów z przenoszeniami tych strój. I teraz tu jestem na fabule, tu już mówię, półtorej minuty sobie połaziłem, pobiegałem, wbijam na sesję online i mam torbę. Jak dla mnie to jest filmik od kolesia, do którego link będzie w opisie. I dla mnie ta metoda działa, którą on pokazał. Ja zrobiłem dosłownie to samo, co on. No i, i torbę przeniosłem. No. Jeżeli komuś nie zadziała, to ja nie wiem dlaczego. W tym roku rzeczywiście, jak odpaczowali ten tryb reżyserski, te torby działają rzeczywiście chujowo. No i dobra, minęło to chyba z półtorej minuty. Start online, zagraj GTA online, sesja dla zaproszonych. No i pozostaje tylko trzymać kciuki. Pozdrawiam, Elo.